przeszukać jeszcze salon. Sępołowska, nie bądźmy dziećmi, niech ich pani wyda. To by znaczyło, że się przyznaje. Z jakiegoś powodu trafiliśmy do pani mieszkania. Niech się pani nie pogrąża. Wiele razy mi proszono. Zapewne, ale jednak my, Frau Sępołowska, w przeciwieństwie do innych, mamy również inne metody uzyskiwania informacji. Zapewne, jesteśmy bardzo skuteczni. Panowie, przeszukać pomieszczenie. Staw, Naukowska, Dąbrowski, Korczak. To Kościuszko, kto to? Polski działacz chłopski, niepodległościowy. Adres? Kraków, Warmy, Krypta Świętego Leonarda. Zabieramy panią na przesłuchanie. Nigdzie się nie wybieram. Jest pani oskarżona o pomaganie Żydom, działalność w podziemiu i nauczanie tajnych kompletów. Panowie, proszę ją aresztować. Chcecie mnie zabrać, to tylko z krzesła, jestem do niego przykuta. Zostawcie ją, stara, uparta kobieta. Choroba prędzej ją zamieni niż nasze więzienie. A, jeszcze jedno. Wasze powstanie dobiega końca. Rzekł. Przeklęci.
Mikołajowi. Mikołajowi. Wolne, a później już do pracy. A dla was jeszcze raz dziękuję za wasze.